Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Na wstępie chciałem zacząć, że do nagrania tego odcinka zainspirował mnie Siachu. Siachu, bardzo serdeczne dzięki za inspirację i za chęć tego, że chciałeś zobaczyć, co będzie w tym odcinku. A w tym odcinku, moi drodzy, pokazuję moją kolekcję gierek na GameCube'a. Zacznijmy, nie przedłużając. Moi drodzy, mam Need for Speed Most Wanted na GameCube'a. Pełen komplecik. Zaraz zobaczymy sobie wersję językową. Niestety wersja niemiecka. Niestety wersja niemiecka, no ale dla mnie najważniejsze, że jest. Chyba można język zmienić w grze. Kolejnym tytułem jest Spider-Man 2, kupiona w Ceksie. Już nie pamiętam, czy to któryś z kolegów mi kupił, czy to Siachu kupił w UK. Chyba tak, chyba to jest od Siacha. Zajrzyjmy do środka. Jest to wersja oczywiście... Oj, jakiś rachunek poleciał. Jest to wersja oczywiście angielska. Rachuneczek sobie podniosę później. Co jest dalej? Dalej jest gra, której nikt tak naprawdę nie potrzebuje w Polsce i w Europie, czyli Madden 2005. No ale jako, że już trafił, oczywiście niemiecka wersja, jako, że już trafił do mnie, do mojej kolekcji, no to już jest, nie? Fajne, bo ma hologram, te gierki sportowe mają hologramy. Kolejny tytuł, jeden z ciekawszych, który ogrywałem, i jest to tytuł fajny, imprezowy. Moi drodzy, Nintendo GameCube Mario Party 5. Wersja oczywiście, a jakżeby inaczej, niemiecka, ale gra jest po angielsku, ponieważ ogrywałem ją na live, więc fajna gierka, fajny tytuł imprezowy, jak najbardziej można by było coś przyimprezować. Kolejny tytuł, niestety pudełko w wersji francuskiej, ale gra w wersji angielskiej, to jest Star Fox Adventures. To jest, moi drodzy, tytuł, w który grałem ostatnio na live. Jestem generalnie fanem Star Foxa. Ta gra jest bardzo ciekawa. Zaraz może przesunę kamerkę odrobinkę, żebyście widzieli. O tak. Ta gra jest bardzo ciekawa. Jest to taka chillowa przygodówka, aż mi się to ze Star Foxem nie bardzo klei, ale trzeba byłoby poświęcić masę czasu na tą grę. Aczkolwiek myślę, że warto, że gra jest fajna, że gra jest zacna, tylko no nie na live'a, bo na live'ie to jest nudne, a tak to samemu myślę, że trzeba było nią rozgryźć. Kolejny tytuł na Nintendo GameCube, klasyk, Super Mario Sunshine. Moi drodzy, nie mam instrukcji niestety, jakby ktoś miał, to będę chętny. No co można powiedzieć o Marianie? Kolejna po Super Mario 64 gierka w 3D na kolejną platformę po Nintendo 64, czyli na GameCube'a. Bardzo fajny tytuł, taka przygotóweczka bardzo fajna. Kolejny tytuł, wchodzimy, moi drodzy, już w serię Star Wars, którą też ostatnio na live ogrywałem. To jest Star Wars Rogue Leader, czyli Rogue Squadron 2. Bardzo dużo czasu w jedynkę ograłem się na PC-cie. No i mamy tutaj, oczywiście nie mam instrukcji, ale mamy tutaj i do tego mamy oczywiście Rogue Squadron 3, czyli Rebel Strike. Jedną mam od Siacha, drugą mam od Retrosektora. Moi drodzy, wybaczcie mi, chyba dwójka jest od Retrosektora, ta jest od Siacha. Nie pamiętam, która od kogo, ale bardzo dziękuję. Tutaj nie mamy instrukcji. Oczywiście obydwie w wersji angielskiej, zaraz może cofniemy, tak, bo tutaj nie wiem, czy pokazywałem, to od razu pokażę, więc obydwie w wersji angielskiej. No i teraz mam do Was prośbę, pierwsza, moi drodzy, to jest Freeloader, czyli coś, żeby sobie ładować inne regiony, mam Freeloadera kompletnego. I druga sprawa, moi drodzy, to jest Animal Crossing, samo pudełeczko, jakby ktoś miał Animal Crossing, gdzie tu jest też freeloader, tylko pęknięty, to będę chętny na płyteczkę. Tak wygląda, moi drodzy, moja kolekcja, bardzo skromna na Nintendo GameCube gierek, więc no, mam nadzieję, że Wam się podoba, no tylko tyle mam, może się będzie powiększała, mam nadzieję, że się będzie powiększała. Taki króciutki filmik z kolekcji, jeszcze raz dzięki Siachu za inspirację, trzymajcie się, mówił Kusok, My Retro Hobby, cześć!